Bo właśnie chciałam na początku Państwu przedstawić, jakie nagrody drużyny trakcyjne otrzymają. Pokażmy to. Proszę Państwa, tutaj jest napisane, możemy robić zdjęcia. Co prawda Państwa strony jest skierowana reflektor. Złoty pociąg, gala parowozów 2015, Muzeum Przemysłu i Kolejnictwa na Śląsku. Tak, czy to jest ze złota? Ja zapytam. Tak, to jest prawdziwe złoto, Darku. To jest oznaczenie na parowóz, czyli ten parowóz na skrzynię ogniową będzie przyczepiony na taką tabliczkę i już mam nadzieję, że do końca zawsze będzie jeździć z naszym oznaczeniem złotego pociągu. Także to jest tabliczka dla każdego parowozu, który do nas dotarł. Oprócz tego mamy nagrody za najdłuższą trasę dokonaną tutaj do Jaworzyny Śląskiej, czyli parowóz, który przyjechał do nas z najdalszych zakątków, dostanie od nas nagrodę. A czy jest wiemy, który przyjechał? No to zaraz się dowiemy. Zaraz się dowiemy. Proszę Państwa, cały czas tajemnica, nie odpuszczają. Można też prosto policzyć, no ale to jest bardzo oczywista nagroda. Nagrody to są takie puchary wykonane przez jaworzyńską porcelanę. To jest kolejne nasze złoto jaworzyńskie. W Jaworzynie mamy porcelanę, prawdziwą porcelanę produkowaną jaworzyńską. I tutaj mamy zaznaczone, że jest to nagroda za najdłuższą przebytą trasę, za najlepszą konserwację lokomotywy, a także nagrody publiczności. Trzy inne nagrody ogólne. To jest dla naszych drużyn trakcyjnych, oprócz tego dla ekipy parowozowej, dla całej, mamy nowy wyrób, piwo parowe. Tak, to jest to, co kolejarze lubią najbardziej. Proszę Państwa, limitowana seria. Ktoś mnie pyta, czy może jedno. Proszę Państwa, ten jedno, my wiemy, jak to się zaczyna. Najpierw jedno, później drugie, a później nie możemy zatrzymać tej maszyny. Teraz już możemy poprosić o wjazd parowozu 423 z Jaromierza. Zapraszamy. 423 z Jaromierza. Państwo wiecie, brawo, bo to gwiazda. To jest nasze złoto i to są nasze gwiazdy. Wielkie brawa, proszę Państwa. I już wjeżdża. Miałem tutaj gdzieś gwizdek. Chyba szybciej wyjdzie, jak był gwizdek. Już za moment. Najstarszy. To jest najstarszy uczestnik. Tak, najstarszy uczestnik, jeszcze w latach 30. Powstały. Konstrukcja zaraz, można powiedzieć, po I wojnie światowej, po 1918 roku, podnoszące się, że tak powiem, państwo, nowe państwo w Europie, Czechosłowacja. Tutaj był on przeznaczony dla czeskich kolei państwowych. Sprawdził się na tym trudnym terenie w górach, to tęczak. Tęczak, czyli po prostu z jednej strony wanna, z drugiej strony wanna, tylko nie mieliśmy się w tej wannie. I no i co? No i z tyłu ma pojemnik na węgiel. Czyli nie ma osobnego tendra, bo te z tendrem, to wiemy, to te, które się tutaj ledwie mieszczą. Już jedzie, jedzie. Proszę Państwa, Jaromierz. Zobaczymy, gdzie on tam jest. Proszę Państwa, jak zwykle utkwił gdzieś między georadarem, a w innym miejscu, no nie wiem, nie jestem przekonany. Mam nadzieję, już jedzie. Już jedzie, tak? Możemy go... Proszę Państwa, hotowo za chwilę pojawi się tutaj u nas, jeździ on na Uhel, jeździ, czyli na węgiel. So, das ist unsere älteste Lok aus Jaromierz. Entschuldigung, mehr kann ich im Moment nicht sagen, weil ich das erst bloß zusammenfassen muss. Bei den nächsten Loks wird es besser. Już za chwilę. Już przyjeżdża. Tak, już jedzie para. Para Bóg. Koła w ruch.
zabezpieczenie pociągu. Tak jak Państwo wiecie, odznaczenie w czeskich lokomotywach 4 znacznie. Coś sprzęga? Nie wiem, czy to mi? Nie, to nie mi. I oto, i zaraz jak wiecie, spokojnie, zaraz będziemy mieć sprawę. I lokomotywa z Jaromierza i jego załoganci. Wielkie brawa! 4-osie pędne, 20 km, 2 i 3, czyli 50 km na godzinę. Proszę Państwa, konstrukcja 0, zbudowany w Pradze ten znaczek, zbudowany w Pradze. A na scenę zapraszamy Pana inżyniera Muzyka, jeśli jest wśród nas. Inżynier Muzyk. Tak, to jest dowódca tutaj całej ekipy kolejowej z Jaromierza. Jest Pan Muzyk. So, Lok gebaut, to jest wirklich in Mannschaft. Ja, das ist das Zeichen, das ist ein Zeichen Jaromierza. Czy ma Polsce, so Mannschaft. To jest nasz pierwszy laureat. Jest to laureat za najlepszą przeprowadzoną konserwację. Jest to najstarsza lokomotywa i według tutaj grona ekspertów najlepiej zachowana, w najlepszym stanie lokomotywa. Na to zależy, że erster Preis i beste Renovierung. To jest älteste Lok und unserer Meinung nach ist die wirklich am besten. Dziękujemy serdecznie. Dziękujemy serdecznie. I przygotowujemy się już na wyjazd do Naparady na stację. Wyjeżdżamy. I wyjeżdżamy, proszę Państwa, ostatni wielkie moment. Brawa. Żeby, wielkie brawa, żeby nagrać, zobaczyć 4-osie pędne, 50 km na godzinę. Zsunął po górach Czechach i Czechosłowach. Ja tylko powiem, mamy tutaj bezpośredni kontakt, bardzo blisko, siedzimy bardzo blisko, czujemy tą historię. Ich will bloß sagen, wir sind schon hier so nahe beieinander, wir haben den direkten Kontakt, wir spüren diese Geschichte. Proszę Państwa, kolejny nasz złoty pociąg. Und wieder mal unser goldener Zug. Jest to lokomotywa B52 w Nosen. Jest to drugi parowóz niemiecki. Pierwszy już widzieliśmy wcześniej z Berlina. Wyjechał, brał udział w rekonstrukcji. Teraz wjeżdża do nas parowóz z Nosen i czekamy na nich. Die Lok aus Nosen ist das. Unsere zweite Lok aus Deutschland. Die erste haben wir heute schon gesehen. Die war bei der Konstruktion anwesend. Und jetzt geht's weiter. I jest to również laureat, kolejna nagroda, nagroda publiczności. Und dafür bekommt auch ein Preis, und zwar den Publikumspreis. Und
Dodajmy, że to stowarzyszenie z nosem, które wyremontowało, proszę zobaczyć, tu dokładnie widzimy na zbliżeniu, ja się nawet odsunę, te wiązanie, wszystko naoliwione, no to jest maszynka. Zapraszamy przedstawicieli klubu z nosem, maszynistów, prosimy o wyjście i odebranie nagród. So, die Mannschaft aus Nosten bitten wir nach unten zu gehen und den Preis in Empfang zu nehmen. Tak jak Państwo widzą, nie zmieścił się cały stender. Tam jest jeszcze tender. Tutaj sama lokomotywa tylko jest, a tam mam już koniec. Wie Sie sehen, die Lok ist so groß, dass sie nicht einmal hier im Ganzen reinpasst. Also ein Teil erstreckt sich noch draußen hier. Wir schaffen es einfach nicht, unser Schuppen ist zu klein. Może warto jeszcze powiedzieć o tym, że klub z Nosem przyjechał do nas już w środę wieczorem i po raz pierwszy była to tak długa wycieczka na galę parowozów, ponieważ przyjechali w środę. W czwartek zwiedza klub razem z turystami niemieckimi zwiedzali Wrocław. W piątek wczoraj odbyli bardzo długą wycieczkę od rana do wieczora przez całe Góry Sowie. Byli we Wrocławiu, we Wałbrzychu, w Głuszycy. Dzisiaj przyjechali po turystów do Wrocławia, a jutro rano, aż świtem o poranku, wyjeżdżają już z Polski w dalszą trasę do Berlina i do nas. Der Nossener Verein war bei uns hier sehr, sehr lange. Er kam am Mittwochabend, am Donnerstag waren sie schon in Breslau, dann waren sie im Eulengebirge und dann waren sie wieder in Breslau. Also sie waren wirklich überall und morgen früh fahren sie schon ab. Wielkie brawa! Żegnamy kolejną naszą gwiazdę, proszę Państwa, do nas Stowarzyszenie z Nosem PR52. Już mamy gwizdek, już następny parowóz przygotowuje się i zaraz dojedzie do nas. So, wir haben schon die Trillerpfeife gehört, gleich kommt zu uns die nächste Lok. Wjeżdża lokomotywa kolejna, czeska lokomotywa. Jest to najczęstszy bywalec naszej gali parowozów. Jest z nami po raz już czwarty. Jest to prywatne stowarzyszenie przyjaciół kolejowych z Brna. Nasz przyjaciel Jerzy Kota ze swoimi kolegami przyjechał do nas lokomotywą i to prawda, nie przyjechał lokomotywą na torach, tylko przyjechał po drodze. Tak, ciężarówką, lawetą nisko podwoziową, ale dzisiaj u nas już jeździ tutaj po torach. Witamy Cię, Jerzy. Die tschechische Lok. I brawa! Die immer wieder bei uns ist, das ist schon viermal. Zapraszamy tutaj przedstawicieli. Jerzy, zapraszamy Cię. Wir laden die Mannschaft zu uns ein. Nagrody wręczy pani Grażyna Krumę i są to porcelanowe
ordery oraz puchary. Oraz oczywiście piwo parowe. Brawa! Wielkie brawa! Aplauz, proszę Państwa! Kolejna nasza gwiazda, Złoty Pociąg. Z Brna! DKT 4818, odrestaurowany w ubiegłym roku dzięki naszemu muzeum, dzięki całej grupie kolejowej, głównie pracowników muzeum, emerytów, rencistów z Jaworzyny Śląskiej. Und unser Gastgeber, die Lok, die durch unsere Mitarbeiter in unserem Museum restauriert worden ist. W tym roku coraz częściej można było go zobaczyć na trasach Dolnego Śląska, ponieważ w tym roku pojeździliśmy troszeczkę poczynając od lipca jeździliśmy do Świdnicy, co weekend można było nas na trasie zobaczyć, co sobotę, co niedzielę, dwa pociągi, pociąg Fryderyk i pociąg Gryf, a teraz coraz częściej na dłuższe trasy do Wałbrzycha, do Wrocławia, no i plany ostatnio w Dzierżoniowie, także już plany coraz szersze i jazdy po Dolnym Śląsku. In diesem Jahr war die Lok überall oder an manchen Strecken unterwegs und wir planen, dass die Strecken immer länger werden. Immer am Wochenende ist die Lok im Einsatz. Proszę Państwa, już nadjeżdża. Bardzo powoli tutaj wjeżdżają do lokomotywowni. Nasze pociągi TKT 48 o numerze bocznym 18. Wielkie brawa! Zapraszamy po odbiór nagrody. Die Mannschaft wird wirklich verunstimmiert, die Preisung vorzunehmen. Na maszynie pan Jerzy Kisiel, jaworzyński maszynista oraz najmłodszy pomocnik maszynisty parowozu Michał Krawczyk. Pożegnajmy jego brawami. Proszę Państwa, TKT 48, nasza jaworzyńska tekatka. Unsere beliebte hiesige Lok. I ostatnia lokomotywa przygotowuje się do wjazdu na halę. Jest to OL49 z Wolsztyna. Jest to parowozownia w Wolsztyn, która również jest z nami od początku. Podczas już drugiej gali przyjechali do nas parowozem, organizowali pociągi specjalne. Jest to parowozownia, z którą bardzo ściśle współpracujemy. To tam właśnie odbywa się parada parowozów, pierwowzór naszej gali. Zapraszamy serdecznie grupę z Wolsztyna. Und die letzte Lok aus Wolsztyn, sie sind bei uns auch immer wieder dabei. In Wolsztyn gibt es so ein Countdown zu unserer Dampflokparade. Sie machen eben nämlich auch eine Dampflokparade bei Ihnen.
Proszę Państwa, OL49 o numerze pocztym 69. Wielkie brawa! Lokomotywa z Wolsztyna, cały czas działająca na trasie Wolsztyn-Poznań. Wysokie koła. Konkret. Natomiast w górach nie do końca. Różnice wzniesień powodują, że mniejsze koła, no i, że tak powiem, tęcza, czyli tutaj woda, tu obciążony. To ważne dla tych lokomotyw, widzieliśmy to na TKT-48, ale i także na tej pierwszej czeskiej lokomotywie, która była stworzona do warunków, można powiedzieć, górskich. Szanowni Państwo, jest 22.10, mamy 10 minut opóźnienia, więc teraz dziękując Państwu serdecznie za dzisiejszy wieczór. Chciałam jeszcze jedną rzecz dodać, bo odwiedziło nas dzisiaj prawie 6 tysięcy turystów. To są oczywiście sprzedane bilety, bo nas znacznie więcej. Dziękuję serdecznie Wam za dzisiejszy piękny dzień, za wszystkim drużynom trakcyjnym, Państwu, którzy przeprowadzili ten panel i dowiedzieliśmy się dużo ciekawych rzeczy o pięknie do Dolnego Śląska i o spocie Dolnego Śląska. Także teraz, jeśli chcą Państwo podziwiać na stacji w Jaworzynie Śląskiej paradę parowozu, to polecam teraz udać się na stację, bo zaraz one wszystkie połączą się ze sobą i wjadą nocną paradą na stację w Jaworzynie Śląskiej. Dziękuję. Heute also sechs tausend Besucher, wir haben jetzt 10 Minuten Verspätung, also wer die Dampflokparade sehen will, der wird herzlich eingeladen auf unsere Station Königsberg und dort wird man das sehen können. Ale proszę Państwa, gwiazda jeszcze nie zjechała, już nie zjeżdża. Wielkie brawa! Wielkie brawa! OL49! 69! Aplauz! Jeszcze raz serdecznie Państwu dziękujemy. Zapraszamy na jutro, bo to dalej nie wszystko. Jutro nadal jeździmy specjalnymi pociągami do Świdnicy. Nadal na trasie parowozowej wszystkie parowozy tutaj będą jeździć i prezentować się oraz wiele, wiele innych atrakcji. Także serdecznie zapraszamy teraz na stację w Jaworzynie Śląskiej, a my jutro nadal w Jaworzynie, Jaworzyna jest pełną parą. Dziękujemy serdecznie. Od godziny 9.